Wojciech Korfanty urodził się w robotniczej rodzinie w Sadzawkach, obecnie dzielnica Siemianowic Śląskich na Górnym Śląsku. Był pierworodnym synem górnika Józefa i Karoliny z domu Klecha, jednym z pięciorga rodzeństwa. Przyszedł na świat 20 kwietnia 1873 roku w domu na dzisiejszej ulicy Mysłowickiej w Siemianowicach Śląskich. Obecnie na sąsiednim budynku, który również należał do rodziny Korfantego, znajduje się tablica pamiątkowa, umieszczona tam ze względu na wyburzenie oryginalnego miejsca urodzenia. Ochrzczony został 3 dni później w siemianowickim kościele Podwyższenia Krzyża Świętego pod imieniem Albert. W rodzinnym domu Korfantego nazywano go po prostu Wojciechem. Jeśli miałbym coś powiedzieć o wydarzeniach, które ukształtowały tożsamość, sposób postrzegania się Wojciecha Korfantego, to zdecydowanie jednym z najważniejszych wydarzeń był jego pobyt w katowickim gimnazjum męskim. Tu, zależnie od narracji historycznej, wedle Jana Lewandowskiego od 1885, wedle profesora Grzegorza Dębnika od 1887. Było to gimnazjum, które z założenia przewidziane było dla elity. Przede wszystkim miało kształcić elity niemieckie oraz bardzo mocno wpisywało się w obecnie ówcześnie istniejącą politykę Kulturkampfu. Edukacja młodego Wojciecha Korfantego w tego typu placówce oznaczała dla rodziców Korfantego znaczne wydatki, mimo iż wczesnego ze względu na ubogie pochodzenie został zwolniony. Na lata nauki w gimnazjum przypada narodowa przemiana Korfantego. Dopiero wtedy przyjął polską opcję narodową. Przyszły wódz Górnoślązaków wspominał po latach: zasługę mojego uświadomienia narodowego przypisać muszę moim hakatystycznym profesorom w gimnazjum w Katowicach, który z ohydzeniem wszystkiego co polskie i co katolickie wzbudzili we mnie ciekawość do książki polskiej, z której pragnąłem się dowiedzieć, czym jest ten lżony i poniżony naród, którego językiem w mojej rodzinie mówiłem. Korfanty sam w swojej odezwie do ludu śląskiego, wydanej w latach 20. już w drugiej RP, wspominał ten okres. Mówił wprost, że nauczyciele gimnazjalni starali się mu zohydzić i zobrzydzić wszystko to, co polskie. Bardzo w sposób wprost działali germanizacyjnie, starali się zanegować jakąkolwiek polskość. W młodym człowieku, jakim był wtedy Korfanty, przede wszystkim wzbudziło to daleko posuniętą ciekawość. Zainteresował się, dlaczego nauczyciele tak bardzo i tak mocno opowiadają się przeciwko czemuś, czego nawet dokładniej czy bliżej jeszcze nie znał. W 1902 roku pisał na łamach pracy: czytałem polskie książki, kochałem literaturę oraz przeszłość polską, a to było zbrodnią w oczach władz państwowych. Wkrótce przed maturą, jak Korfanty sam wspominał, na 3 miesiące, w sierpniu 1895 roku zostaje wydalony ze szkoły. Same słowa odezwy mówią wprost. Odbył rozmowę z dyrektorem, którą dyrektor w zasadzie rozpoczął słowami: chłopcze, coś ty sobie narobił. Dlatego, że większość osób wróżyła, czy zakładała Korfantemu oświetlaną przyszłość. Był to syn robotnika, przy czym sama już obecność, uczęszczanie do gimnazjum stanowiły element awansu społecznego. Natomiast relegacja, usunięcie ze szkoły na tak krótkim czasie przed maturą teoretycznie mogłaby świadczyć o jakimkolwiek kresie, o upadku, o możliwości zatracenia jakiegokolwiek dalszego awansu. Korfanty rozpoczął od semestru zimowego 1895 roku jako wolny słuchacz. Nie miał matury. Studia na Politechnice w Charlottenburgu koło Berlina. W listopadzie 1896 roku immatrykulował się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu. W latach 1897-99 pracował jako korepetytor młodego litewskiego ziemianina.